Witajcie! W tym filmie pokażę Wam drukarkę 3D innego typu niż wszystkie pokazywane na tym kanale do tej pory, czyli drukarkę DLP, którą w tym przypadku jest Anycubic Photon. Urządzenie dostałem bezpośrednio od firmy Anycubic, a było ono porządnie zabezpieczone w paczce za pomocą tego typu pianek, a jego przeźroczyste panele oklejone były folią. Niestety tak samo jak w przypadku Anycubic 3 Mega nie było tutaj folii na ekranie, ale na szczęście ten nie został porysowany. W zestawie oprócz samej drukarki mamy niezbędne do jej użytkowania przedmioty. Przede wszystkim mamy tutaj kolorową instrukcję obsługi w języku angielskim, w której schowany jest zapasowy FEB film, czyli folia znajdująca się w rezerwuarze z żywicą. Mamy tutaj także pendrive'a o pojemności 4 GB, na którym znajdziemy elektroniczną wersję instrukcji, przykładowy model do wydrukowania oraz niezbędne oprogramowanie. Śrubokręt, którego nie użyłem ani razu podczas korzystania z tej drukarki, standardowy przewód zasilający wraz z zewnętrznym zasilaczem, 250 g zielonej żywicy światłoczułej, filtry do oczyszczania jej oraz paczkę z jeszcze kilkoma przedmiotami. W jej środku znajdziemy kilka par rękawiczek, co sugeruje, że nie powinniśmy mieć bezpośredniego kontaktu z żywicą oraz maskę na twarz, co z kolei sugeruje, że nie powinniśmy także wdychać jej oparów. Do tego mamy szpatułkę do odrywania wydruków z platformy, kilka zapasowych śrubek oraz jeszcze kilka kluczy. Sama drukarka postawiona na biurku prezentuje się naprawdę fajnie, a do tego ma niewielkie wymiary. 22 na 20 cm w podstawie oraz jedynie 40 cm wysokości to naprawdę niewiele jak na pełnoprawną drukarkę DLP, która oferuje przy tym obszar roboczy o podstawie 115 na 65 mm oraz 155 mm wysokości. Drukarka przychodzi do nas praktycznie gotowa do działania, a jedynym elementem, który będziemy musieli przykręcić, jest uchwyt do otwierania komory. Urządzenie w zdecydowanej większości wykonane jest z metalu. Z tworzywa wykonane są chyba tylko nóżki, przeźroczyste panele oraz uchwyty do jej przenoszenia. Z przodu urządzenia znajdziemy dotykowy, kolorowy ekran. Z prawej strony mamy włącznik zasilania, uchwyt i złącze USB. Z tyłu znajduje się złącze zasilania oraz otwory wentylacyjne, natomiast z lewej strony drugi uchwyt ułatwiający podnoszenie urządzenia. Całość stoi na gumowych, regulowanych nóżkach, dzięki którym łatwo ustawimy drukarkę w poziomie. Okej, skoro wygląd mamy mniej więcej omówiony, nie pozostało nam nic innego jak podłączyć ją do prądu. Jeżeli chodzi o interfejs, to jest on prosty i przejrzysty, tak samo jak w przypadku Anycubic 3 Mega. Zanim jednak będziemy mogli coś wydrukować, musimy wypoziomować platformę, co w przypadku tej drukarki jest bardzo proste ze względu na użyte tutaj kulowe mocowanie, które blokujemy jedną śrubą. W tym celu zdejmujemy platformę, wyjmujemy zbiornik, a następnie z menu drukarki wybieramy opcję Home. Gdy urządzenie się wyzeruje, przykręcamy platformę z powrotem i powoli opuszczamy ją korzystając z menu. Za pomocą kartki lub folii, która była w zestawie, sprawdzamy odległość między platformą a ekranem. Gdy wyczujemy lekki opór, to znak, że platforma jest już na optymalnej wysokości i teraz musimy ją zablokować. W tym celu dociskamy ją lekko do ekranu, tak żeby ułożyła się równolegle do niego i w tym samym czasie dokręcamy śrubę znajdującą się u góry. Następnie przechodzimy do wcześniejszego menu, wciskamy przycisk Z0 i potwierdzamy wybór. W ten sposób drukarka jest już gotowa do pracy. Ustawienia zapisują się w pamięci urządzenia, więc o ile nie przestawimy platformy podczas np. odklejania z niej wydruków, to w najbliższym czasie nie będziemy musieli jej już więcej poziomować. A teraz chwila wyjaśnienia, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, czym różni się drukarka typu DLP od znanych dziś wszystkim drukarek typu FDM. Tak więc w odróżnieniu od drukarek FDM, gdzie poprzez głowicę grzejną podgrzany materiał układany jest linia po linii w odpowiednich miejscach, w drukarce DLP kolejne warstwy utwardzane są z żywicy światłoczułej za pomocą lampy UV. Ta przysłaniana jest przez ekran LCD, dzięki czemu światło pada jedynie w miejsca, które mają zostać utwardzone. W tym przypadku ekran ma rozdzielczość 2K, czyli 2560x1440 pikseli, co przy tym obszarze roboczym przekłada się na dokładność do 47 mikronów. Wróćmy jednak do drukarki. Przed włożeniem zbiornika na żywicę musimy zadbać o to, aby na ekranie i na spodzie zbiornika nie było żadnych pyłków, kurzu czy smug, bo to może odbić się na jakości wydruku. Zbiornik blokujemy na miejscu, dokręcając dwie śruby. Teraz musimy wlać do niego trochę żywicy i mówiąc trochę, mam na myśli nie wiem dokładnie ile, bo to zależy od rozmiaru obiektu, który będziemy drukować. Zawsze lepiej wlać trochę więcej, bo nie ma to negatywnych skutków, a będziemy mieć pewność, że żywica nie skończy się na przykład w połowie wydruku.
No i lepiej robić to przed umieszczeniem zbiornika w drukarce, bo można ją łatwo ubrudzić, co jak widzicie wyszło mi perfekcyjnie. Te przeźroczyste panele po bokach urządzenia są tak naprawdę filtrami UV, które chronią żywicę przed zastyganiem spowodowanym promieniami UV innymi niż te wychodzące z lampy. Podłączyłem pendrive'a do urządzenia i wybrałem do wydrukowania model, który przygotowany był przez producenta. Proces rozpoczyna się od doprowadzenia platformy do miejsca, które ustawiliśmy podczas kalibracji. W odróżnieniu od drukarek FDM, tutaj podczas drukowania praktycznie nie widać, co się dzieje. Na ekranie widzimy aktualnie utwardzoną warstwę, a po pewnym czasie będziemy widzieli, że model powoli wynurza się ze zbiornika. Każda warstwa naświetlana jest przez ustalony w programie czas. Gdy ten czas minie, lampa jest na moment wyłączana, a platforma podjeżdża trochę do góry, a następnie wraca na wysokość kolejnej warstwy. A po co w sumie to robi? Ano po to, że utwardzana warstwa przykleja się zarówno do folii zbiornika z żywicą, jak i do platformy lub kolejnej warstwy. Platforma, odjeżdżając do góry, odrywa model od folii, robiąc tym samym miejsce na świeżą, jeszcze nieutwardzoną żywicę, z której powstaje kolejna warstwa. I dzieje się to tak w kółko, aż do uzyskania całego modelu. I tutaj kolejna warta uwagi różnica w stosunku do drukarek FDM. O ile w ich przypadku po zakończeniu wydruku możemy po prostu go oderwać i mamy tak naprawdę gotową część, o tyle w tym przypadku nie jest to koniec procesu. Najpierw musimy oderwać model od platformy. Modele, które przyklejają się do niej dużą powierzchnią, trzymają się jej bardzo mocno i żeby je oderwać trzeba użyć naprawdę dużo siły. Na tyle dużo, że moja szpatułka szybko się wyszczerbiła i ostatecznie używałem metalowej, którą dostałem z inną drukarką. Jak widzicie, cały model jest jeszcze w żywicy, a żeby się jej pozbyć, musimy wykąpać go w izopropanolu. A najlepiej zostawić w nim na jakiś czas, aby resztki żywicy się rozpuściły. Wykąpany model, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy wydruk z tej drukarki, robi naprawdę dobre wrażenie, z tym, że modele z takich drukarek nie wychodzą w pełni utwardzone. Po oczyszczeniu powinniśmy wystawić je na słońce, a najlepiej byłoby umieścić je na jakiś czas pod lampami UV. Jeżeli chodzi o głośność tej drukarki, to dochodzi ona do 60 dB w odległości około pół metra, więc jest to znacznie mniej niż w przypadku drukarek FDM. Dla porównania, głośność testowanej przeze mnie aktualnie drukarki Creality CR10S dochodzi do 65 dB. Warto zauważyć, że w przypadku Fotona hałas generują głównie wentylatory. Silnik mamy tylko jeden, a uruchamia się on na chwilę co 10 sekund, zależnie od ustawionego czasu naświetlania. Gdy skończymy drukować i nie planujemy tego robić w przeciągu kilku kolejnych dni, powinniśmy opróżnić zbiornik i właśnie do tego posłużą nam filtry. W zbiorniku po drukowaniu mogą znaleźć się utwardzone fragmenty żywicy, a nie chcemy ich przecież mieszać z żywicą czystą. Bardzo fajnie zaprojektowany jest zbiornik, który w razie potrzeby umożliwia łatwe naciąganie folii oraz jej wymianę w przypadku gdyby się zużyła. Ja swoją trochę zarysowałem, także musiałem ją wymienić i jest to naprawdę proste, z tym, że czasochłonne, bo mamy do odkręcenia masę śrubek. Producent nagrał własne tutoriale na temat konfiguracji urządzenia, czy na przykład właśnie wymiany tej folii, które znajdziecie na ich stronie. Do cięcia modeli służy dedykowane do tej drukarki oprogramowanie, które ustawia za nas wszystkie parametry. Wystarczy wrzucić do niego model, ustawić wedle uznania, kliknąć odpowiedni przycisk i zapisać model na pendrive'ie. No i w końcu to, na co chyba wszyscy czekali, czyli gotowe modele. Każdy z nich drukowany był na wysokości warstwy 50 mikronów, czyli 500 mm. Modele z tej drukarki mają kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze, wszystkie płaskie, poziome powierzchnie są gładkie i błyszczące, co doskonale widać na podstawie tego modelu. Oprócz tego są w 100% wypełnione i o ile nie używamy na przykład czarnej żywicy, to w jakimś stopniu są też transparentne. Pozbawione są także problemów, z którymi borykają się drukarki FDM, czyli m.in. efektu ghostingu, nitkowania czy śladów, w których zaczyna być drukowana dana warstwa. Oprócz figurek próbowałem także wydrukować ruchomy element taki jak ten, ale niestety żywica została utwardzona również w miejscach, w których utwardzona być nie powinna i niestety mechanizmu nie dało się rozruszać. Osobiście nie używałbym tej drukarki do tworzenia części lub mechanizmów ze względu na cenę żywicy i długi proces obróbki części. Zdarzało mi się otrzymywać od Was wiadomości, czy taka i taka drukarka nadałaby się do tworzenia modeli, na podstawie których można by wykonać formę do odlewu. Najczęściej tyczyło się to drobnych figurek lub biżuterii, z których detalami budżetowe drukarki FDM mogłyby sobie nie poradzić. Do takich zastosowań moim zdaniem technologia wykorzystana w tej drukarce sprawdzi się znacznie lepiej niż technologia FDM. Zwróćcie szczególną uwagę na skórę tego smoka czy symbole na czaszce.
taki poziom odwzorowania detali jest bardzo trudny do osiągnięcia nawet korzystając z najmniejszej dyszy. Dla skali obok modeli położyłem 2-groszową monetę. Osobiście wciąż jestem pod wrażeniem, że na małej, domowej drukarce można osiągnąć aż tak dużą dokładność. Także jeśli chodzi o poziom odwzorowania detali, to pod tym względem jest to najlepsza drukarka 3D, z jakiej do tej pory korzystałem. Jeżeli tworzycie na przykład gry planszowe i potrzebujecie wykonać do nich małe, szczegółowe modele, to Photon w waszym przypadku sprawdzi się znacznie lepiej niż jakakolwiek drukarka FDM. Znajdziecie go na przykład na GearBest, z tym, że w chwili, w której nagrywam, ten film nie jest jeszcze dostępny, ale jak tylko się pojawi, to dodam do opisu kupon zniżkowy. A tak by the way, to aktualnie z okazji 4. rocznicy istnienia tego sklepu znajdziecie tam sporo promocji, które będą trwały aż do 9 kwietnia. Także jeśli planujecie kupić jakąś drukarkę czy cokolwiek innego, to warto rzucić okiem na ceny, bo może trafić się duża promocja. Linki do wydarzenia znajdziecie oczywiście w opisie. Anycubic Photon możecie aktualnie zamówić z oficjalnego sklepu Anycubic na AliExpress z magazynu w Niemczech za $540, czyli na chwilę obecną około 1850 zł. Oczywiście można zamówić ją również z Chin za $438, z tym, że wybierając wysyłkę z Niemiec nie narażacie się na dodatkowe opłaty w postaci VAT-u, a do tego będzie ona o wiele szybsza. Link do niej jak zwykle znajdziecie w opisie. Jak widzicie, jakość wydruków jest naprawdę genialna, ale niestety tego typu drukarki mają potężną wadę, a mianowicie zapach, który szybko wypełnia pomieszczenie, a nawet i małe mieszkanie. Ponadto długotrwałe wdychanie oparów żywicy może doprowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, także decydując się na tą drukarkę, musicie wziąć to pod uwagę. Osobne, dobrze wentylowane pomieszczenie lub komora z wyciągiem jest moim zdaniem obowiązkowa, jeżeli chcemy bezpiecznie korzystać z tego typu drukarek. Oczywiście, jeżeli macie możliwość postawić ją na dworze lub w garażu i nie spędzać tam czasu podczas wydruku, to pewnie obejdzie się bez wyciągu. Ponadto, jak widzieliście, proces obróbki końcowej zajmuje chwilę czasu, a do tego przy braku wprawy, czyli szczególnie na początku, można łatwo ubrudzić się żywicą. Do tego dochodzą też ceny żywicy, które zaczynają się od około 120 zł za półkilowy zbiornik. Biorąc jednak pod uwagę obszar roboczy tej drukarki i jej przeznaczenie, to taka ilość powinna na długo wystarczyć. Jedno jest pewne, jeżeli przymkniecie oko na wymienione wcześniej minusy tej technologii i zdecydujecie się na tą drukarkę, to otrzymacie sprzęt, który bez potrzeby ustawiania jakichkolwiek parametrów w wydruku pozwoli wam uzyskać modele o zadziwiająco wysokim poziomie odwzorowania detali. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie, cześć!